Marta Szymik, witam Państwa serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego, dzień otwarty Rybnickiej Elektrowni oraz coraz bliżej Rybnickie Dni Literatury. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Rybnika mogli sami zdecydować, na jakie inwestycje w mieście przeznaczyć 2 miliony złotych. A to wszystko w ramach budżetu obywatelskiego. Pieniądze rozdysponowano pomiędzy rybnickie dzielnice i tak ostatecznie do miasta wpłynęło 69 projektów, w których wnioskodawca, w większości grupa mieszkańców, przedstawiał miastu swoje propozycje na konkretne inwestycje. Były sprawdzone pod względem formalnym, merytoryczno-technicznym, czyli zgodnie z przyjętym regulaminem, i każdy z tych projektów musiał przejść przez tą weryfikację. Projekty, które przeszły tą weryfikację, zostały poddane głosowaniu w poszczególnych dzielnicach. Ostatecznie urzędnicy dopuścili 42 projekty. Trwające tydzień głosowanie nad projektami wystosowanymi przez rybnickie dzielnice zakończyło się w ubiegłym tygodniu. Wśród projektów przyjętych do głosowania najczęściej pojawiała się propozycja utworzenia w danej dzielnicy siłowni pod chmurką. Takie wnioski wystosował m.in. Golejów, Marokonowiny, Meksyk, Niedobczyce, Orzepowice czy Paruszowiec Piaski. Pojawiały się również projekty modernizacji placów zabaw, budowy parkingów, przenośnej estrady, ścieżki Pozdrowie, centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży, zewnętrznych gablot ogłoszeniowych. W stodołach zaproponowano rewitalizację byłej straży pożarnej oraz skweru wokół budynku. Po głosowaniach nad projektami zarówno obywatele, jak i włodarze miasta wysunęli pierwsze wnioski. Dla nas jest to projekt, można powiedzieć, pilotażowy, uczymy się też na nim, czerpaliśmy, można powiedzieć, wiedzę czy doświadczenia też innych miast, takich jak Poznań, Sopot, które już od kilku lat realizują budżet obywatelski. W przyszłym roku będziemy chcieli wprowadzić zmiany, zarówno te w regulaminie, może w sposobie głosowania, może w samej tematyce. Dopiero taki zespół podsumowujący planuje się spotkać. Mimo iż budżet obywatelski w Rybniku dopiero raczkuje, zastępca prezydenta Rybnika Ewa Ryszka przyznaje, iż pierwsza edycja należała do udanych. Ja generalnie budżet obywatelski, ten, który właściwie jest po fazie głosowania, bo on będzie dopiero wdrożony w realizację w następnym roku, oceniam pozytywnie. Głosowanie nad projektami w Rybniku już się zakończyło. Teraz przyjdzie czas na podsumowanie i oceny, by w przyszłości cała procedura związana z podziałem środków w ramach budżetu obywatelskiego przebiegała jeszcze sprawniej. Jakie przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane w poszczególnych dzielnicach, znaleźć można na www.rybnik.eu. Zagraniczne delegacje z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji odwiedziły 7 października Urząd Miasta w Rybniku. To międzynarodowe spotkanie odbyło się na zaproszenie Rybnickiej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Stanisława Kostki. Placówka, współpracując z wymienionymi partnerami, po raz pierwszy od pewnego czasu bierze udział w europejskim projekcie edukacyjnym Comenius. Projekt, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 3, kładzie nacisk nie tylko na współpracę, pracę pomiędzy placówkami czy wymianę międzynarodową uczniów, ale przede wszystkim na wartości i działania proekologiczne. Cele są bardzo szlachetne, bo chodzi nam o wykreowanie młodych obywateli jako obywateli globalnych, myślących nie tylko o sobie, ale również o naszej planecie Ziemi jako globalnej wiosce. W ramach propagowania proekologicznego trybu życia uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami stworzyli wyjątkowy kontrakt dla Ziemi. Wynikiem naszej współpracy tych wszystkich 7 szkół jest właśnie taki kontrakt. Kontrakt został zawieszony w szkole, podpisują się dzieci. Dzieci młodsze odciskają palec jako znak, że będą przestrzegać tego kontraktu. Nauczyciele również podpisali projekt, a jednym właśnie z części tego projektu jest również współpraca z władzami lokalnymi, dlatego poprosiliśmy tutaj władze miasta, żeby się przyłączyli i również wsparli naszą akcję. Podczas spotkania w rybnickim magistracie zastępca prezydenta Rybnika Joanna Kryszczyszyn osobiście podpisała się pod wystosowanym przez placówki ekologicznym regulaminie. Spotkanie z nauczycielami biorącymi udział w projekcie było również doskonałą okazją do rozmów na temat świadomości ekologicznej w poszczególnych państwach. Jak przyznaje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, uczniowie chętnie angażowali się w realizację projektu. Widziałem po oczach, szczególnie tych mniejszych dzieci, że były zafascynowane
tymi ludźmi, nagle w innym języku się mówi, nie tylko angielskim. Starały się pokazać z jak najlepszej strony. Także myślę, że ta wizyta tych wszystkich szkół u nas jest bardzo udana. Partnerzy projektu już wcześniej spotkali się w Hiszpanii, we Włoszech i Rumunii. Po wizycie w Rybniku przed delegacjami kolejne wyjazdy z kontraktem dla ziemi, tym razem do Turcji i Grecji. Oprócz oficjalnego spotkania w rybnickim magistracie parę dni wcześniej w szkole podstawowej nr 3 odbył się koncert pod hasłem Marzenia się spełniają z udziałem zagranicznych gości. Pierwszy weekend października rybnicką elektrownię co roku odwiedzają tłumy. Nie chodzi tutaj bynajmniej o pracowników, a o mieszkańców Rybnika bądź gości. Całe to zamieszanie związane jest z dniem otwartym elektrowni. W tym roku organizatorzy już po raz siódmy przygotowali zarówno dla tych starszych, jak i młodszych sporo atrakcji. Największym wydarzeniem niezależnie od wieku była trwająca blisko godzinę wycieczka. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przewodnik oprowadzał grupę zwierząt po części produkcyjnej zakładu. Tutaj uczestnicy mogli zobaczyć nie tylko jak wygląda praca w rybnickiej elektrowni i jak wytwarzana jest energia, ale przede wszystkim na własnej skórze można było poczuć, jakie ekstremalne warunki panują wewnątrz zakładu. Poza możliwością obejrzenia elektrowni od wewnątrz, na zewnątrz budynku czekało również sporo niespodzianek. Park Praw Natury, Laboratorium Prądu, Wiatru, Słońca i Wody to swego rodzaju nowości, które pojawiły się podczas tegorocznej edycji imprezy. Goście, korzystając z atrakcji, mogli zapoznać się z wieloma zjawiskami fizycznymi i chemicznymi, jak również odkryć i poznać bliżej mechanizm wytwarzania energii elektrycznej. O oprawę artystyczną spotkania zadbały z kolei zespoły muzyczne, teatralne i taneczne działające w Fundacji Elektrowni Rybnik. Rybnicką elektrownię co roku odwiedzają tłumy. Podczas tegorocznej edycji nie mogło być inaczej. Dzień otwarty przyciągnął ponad 2000 osób. 5 i 6 października Rybnik opanowały psy, zarówno te duże, małe, salonowe, jak i myśliwskie. Blisko 130 raz spotkało się w Rybniku Kamieniu na 28. Krajowej Wystawie Psów. Jak co roku pierwszego dnia jury brało pod lupę psy myśliwskie, zaś drugi dzień wystawy należał do psów rasowych. W programie wystawy znalazły się konkurencje hodowlane oraz finałowe, gdzie wybrano m.in. najpiękniejszego psa użytkowego, najpiękniejszego psa ras polskich czy całej wystawy. Wystawa psów w Rybniku organizowana przez Rybnicki Oddział Kynologiczny co roku przyciąga tłumy miłośników czworonogów, tych wystawiających i oglądających. Wśród uczestników nie brakowało również wystawców zagranicznych z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Łotwy czy Estonii. Imponujący jest nie tylko zasięg, ale również poziom spotkania. W Rybniku Kamieniu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas tegorocznej edycji nie brakowało egzemplarzy z górnej półki, w klasie czempionów czy w klasie użytkowej. Jury nie miało więc łatwego zadania. Komisja brała pod uwagę m.in. psychikę psa, jego budowę czy poruszanie się. Już w najbliższy piątek, 11 października, Rybnik zaprasza na 44 Dni Literatury. Wzorem lat ubiegłych przez 2 tygodnie w mieście nie zabraknie autorskich spotkań, spektakli, wystaw oraz recitali. Prologiem do tegorocznych Dni Literatury będzie wernisaż wystawy Krzysztofa Dublewskiego, akwarela Realizm Ilustracja oraz koncert Miszung zespołu Chwila Nieuwagi. Oficjalne rozpoczęcie będzie miało miejsce 13 października. Inaugurujemy Dni Literatury w niedzielę 13 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej spektaklem Wesele na Górnym Śląsku. Spektakl Wesele na Górnym Śląsku to spektakl, który został przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny we współpracy z aktorami teatrów śląskich. To wielkie przedsięwzięcie, wielkie widowisko, w którym zobaczymy, jak kiedyś na Śląsku wyglądał obrządek weselny. Podczas wieczoru inauguracyjnego widzowie poznają laureata tegorocznej Złotej Lampki Górniczej. Lampka zostanie wręczona w tym roku po raz 29 przez włodarzy miasta Rybnika oraz organizatorów Dni Literatury, osobie, która rozsławia miasto Rybnik w kraju i za granicą. W zeszłym roku wyróżnieniem tym uhonorowano Kabaret Młodych Panów. Dni Literatury
literatury to przede wszystkim spotkania autorskie. Rybnik odwiedzi m.in. Lidia Grychtołówna, Andrzej Stasiuk, Andrzej Pilipiuk czy sekretarz Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. Na zakończenie tegorocznych Dni Literatury organizatorzy przygotowali coś dla koneserów sztuki i muzyki. 18 października przed publicznością wystąpi Joanna Trzepiecińska, zaś dzień później widzowie będą mogli zobaczyć niecodzienny spektakl. Na zakończenie tegorocznych Dni Literatury 19 października zaprosimy Państwa na spektakl komediowy Hiszpańska Mucha, czyli erotyczna komedia omyłek. Należy się również coś weselszego, coś zabawniejszego na te Dni Literatury, więc taki spektakl właśnie zaistnieje. W ramach 44. Rybnickich Dni Literatury nie zabraknie też niespodzianek. Pewna nowość w tegorocznych Dniach Literatury się pojawi, to książkowe swap party, a więc wymiana książek. Ta wymiana książek będzie miała miejsce w Bibliotece Miejskiej. Więcej informacji oraz szczegółowy program 44. Rybnickich Dni Literatury na stronie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Rybnickiego Centrum Kultury oraz na plakatach. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.